Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Cieciki, zapraszam ponownie do przebudzenia. Myślę, że już chyba dzisiaj skończymy. Z tego co wiem, to już mam ta cała Katrina. To nie zostało zakończone, wykonane zadanie magicznym jest Uryziel, droga do świątyni śniącego i tak dalej. I tak dalej. Ile mam wykonanych zadań? 61, w progresie mam 4. Więc no, zawsze mogę iść jeszcze do Piegusa, Falusa, Mikusa. Tak, żebym je mógł po prostu nauczyć posługiwania się bronią, raczej więcej siły bym mi mógł dać. Ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć taką rzecz. Czy ja mogę do maga wody iść? Czy po prostu mi... No właśnie, okej, okay, super. Nieważne, ała, boli. Są na mnie źli, widzę. Ja widzę, że nie będą ciągle do mnie latać. I będą co chwilę mnie atakować. Ło kurde, oni też tu są. Dobra, to może tutaj, chociaż... Tutaj też mnie nikt nie nauczy posługiwania się broni dwuręczną, to jest to wszystko najgorsze. Ojeju, chyba że Kor Angar, w co wątpię. A ja bym właśnie chciał zobaczyć... Do Dariona chciałbym zajść oraz zobaczyć, co tu jest nie tak. Aha, nie wyciszyłem sobie telefonu. Momencik. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Dobra. Chciałbym coś kupić. To świetnie. Czy ty masz może jakąkolwiek... Łuk dębowy? Nie, ty masz tylko już kusza wojenna tak naprawdę. Serio, to wszystko pod kuszę idzie. Dobra, daj mi strzały. Bo się przydadzą. Wszystkie. O, gotika popsułem. Why not? Aha, dobra. Okej. I co teraz? O, dobra. A! Nie! Fuck! Psuje się! Wiecie co? Wiecie co? Ja se może wczytam po prostu. Nie będę się bawił w coś takiego. I teraz tak, do Diego by trzeba było podejść i właśnie tą siłę troszeczkę się nauczyć, bardziej się polepszyć w tej sile. No co jest? No nie wierzę, poważnie, jeszcze się zawiesił. Jest takie fajne rozwiązanie, Control Alt Delay, manager zadań. I robisz na zasadzie takiej, Gothic nie odpowiada, super, że nie odpowiada, zamknij zadanie. Piękne przebudzenie, przebudzenie wraz z zamknięciem, super sprawa. Dobra, jeszcze raz. To jest po prostu Gothic. Mam nadzieję, że nic się nie popsuło, bo tak to będzie źle. No. Wczytaj jeszcze raz. No i proszę bardzo, od razu wszystko fajnie wczytuję. Dobra, nie będę się bawił w jakieś straty pierdaty, lecę do Diegusa Falusa. On mnie właśnie nauczy tej siły całej. Może coś się stało, dobra. Okej, czy jak ja tu spadnę, to sobie głupi ryj rozwalę. Coś czuję, że chyba tak. No właśnie, chwila, moment, Uryziel, Xardas. Szukuję wiedzy magicznej. Też mi napisaliście, znaczy mi pewien użytkownik napisał, że ten miecz, o którym mówił Xardas, jest do znalezienia w starym obozie. Prawdopodobnie właśnie w tej wieży. I chciałbym też tą wieżę ogarnąć tam, magów ognia. Czyli innymi słowy, musiałbym znaleźć, jak to się mówi, telekinezę. To wątpię, że cokolwiek tu też ogarnę. Wzmocniona zbroja, miecz strachu. Potrzebowałbym tak, nie chcę światła, chociaż też się przyda światło, potrzebowałbym telekinezę. Z telekinezą troszeczkę trzeba połazić i zobaczyć gdzie, co tak naprawdę... Szlak Feniksa? Szlak Feniksa, sztorm nadchodzi, a ja wiem, że nic na to nie poradzę. Już raz pomogłem mu wzmocnić i adorowałem jego piękno. Teraz to wszystko zmieniło się w pakt z... diabłem, a moja dusza jest stracona. Jednak ogień pozostanie, musi pozostać. Kto chce podążać tropem Feniksa, doświadczy zmartwychwstania mocy ognia. Szlak Feniksa zaczyna się w głębinach okrągłej kryjówki, tam gdzie rozpoczął się sojusz z burzą.
leżą pogrzebane prochy Feniksa. Co? Szlak Feniksa. Przewidział, że nastąpią kłopoty, więc umieścił tajemniczy szlak Feniksa. Na końcu tego szlaku powinna znajdować moc ognia, na to wskazuje zamordowany mag. O super, no to rzeczywiście wskazówki... Po cholerę. Wskazówek żadnych. Czy ja coś tu znajdę? Magiczna ruda. Ciekawe. Mleko. Oczywiście nie podejdę wyżej, bo po co? Ryżówka, szynka. Dobra. Pozbieraj mi to, pozbieraj mi to. Skóra trolla, skóra wilka, skóra cieniostwora. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tak, 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 tak jak gadasz. Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Ojej, ojej, skrzynia umarlaka. 18:20, chyba bym się mógł przespać nawet. Ale po prostu był ranek. Dobra. O, moment. Za daleko. Śpi do następnego poranka, dziękuję. No i fajnie, no i powiem teraz... O, esencja siły, bitwa o Varon, super, esencja siły. Plus 3. Mam 68, a ile potrzeba jest ten na ten... O, miecz bliznę mogę założyć, zajebiście. No to jest jednoręczna, chcę dwuręczną. 32 punkty siły mi brakuje tak naprawdę. Mhm. Teraz pytanie za 100 punktów, gdzie ja mam iść? Szlak Feniksa. Nie mam bladego pojęcia, jak ten szlak Feniksa ogarnąć. Nie wiem, nie wiem, chyba nawet nie chcę wiedzieć. Spokojnie, bez nerwów. No i czemu mnie oni w ogóle nie atakują? Jeden kopacz. Okej. No i co? Dostałeś w dziób? Okej. To jest dziwne teraz. Hej, dostałem. Staś tam czuć. Co? O, ja nie mogę. Dobra, lecę do tej przeklętej świątyni. Tylko pierw Diego muszę dorwać. Kusza, kusza wojenna, nie. Czy ja mogę na przykład, nie wiem, przejść tędy? Nie, ja mogę na przykład górą zejść. Znaczy wdrapać się w górę, na górę i spaść na dół. No pytanie za 100 punktów, czy ja sobie głupiego Ria nie rozwalę. Dziękuję. Fajnie, żeście umarli. No właśnie. No i co, nie mogę otworzyć tego. Serio? Nie wierzę. Nie wierzę to, co nie odwalają. Od razu wiedziałem, że będę. Czekaj, lepiej się w nic. No co jest grane? No, za dużo klatek na sekundę. Nie mam przeciążenia, nie mam przeciążenia. O, ja nie mogę. Ja sobie po prostu głupiego Ryja nie rozwalę. Hopla! Nie, nie rozwaliłem sobie głupiego Ryja, też dobrze. Schowaj broń, no schowaj! Schowaj broń, no schowaj, no schowałem, no i co? Dobra. Walnij mi se to. Dobra, i lecimy dalej. Lecimy do Diegusa Falusa. I co? I nic. I lecimy potem do świątyni śniącego. Zrobić łolololo. Troszeczkę chyba tam potrzebuję tego, nie? Kurde, czemu ten Uriziel musi być dwuręczny? Dobre. Czy w ogóle będzie mi teraz potrzebne jakiekolwiek, nie wiem, robienie jakichkolwiek misji? No pytanie, czy Diego dalej tam jest, czy go już nie ma? A nie, dalej jest Diegus Piegus, super. Hej. Diego. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Dawaj siłę. Mhm. Ojeju, dobra, ile tej siły mam? 98 siły. Czy ja założę ten Uriziel? 2 punktów siły mi brakuje, czy wy sobie chyba jaja ze mnie robicie? Moment. Jedzenie. Gdzie to jest? Zębaty, ziele, smoczy, korzeń.
Wiem, robię najgłupszy błąd, jaki można zrobić, ale niestety inaczej się nie da. Jest Uriziel. A fajnie wygląda. Kurde, nawet runy są na nim. Nieźle, fajnie. Szkoda, że to jest jako... Szkoda, że to nie jest broń jednoręczna teraz aktualnie. Kurde, zajebisty ten. Dobra, bo ja więcej mam problemu z wami walcząc z bronią dwuręczną, niż jakbym miał walczyć z wami normalnie, czyli łukiem. Dobra, Paczo, wiesz co? Zdechłeś i... zdechnij, umrzyj. Dziękuję. Skóra kły orkowego psa. Okej. Padło. Pięknie! Wszystko mi się nagrywa. Tak, wszystko mi się nagrywa. Spoko. Kolejny zdech, tak, kolejny zdech. Wakir. Walkir tak naprawdę. O! To jest grane. Mam do ciebie mały interes, to dosyć delikatna sprawa, także morda na kłódkę, jasne? Zależy od tego, co chcesz mi powiedzieć. No więc, mam dosyć tego pieprzonego obozu, tych pieprzonych orków i tego pieprzonego walkira. Twoje zadanie jest proste, musisz mi pomóc w ucieczce. W ucieczce, na przykład, gdy nadejdzie wieczór, poinformuj walkira, że orkowie gromadzą się w okolicy. On pójdzie to sprawdzić, a ja wezmę nogi zapas. Co ty na to? Tam nie wiem, co będę z tego miał? Dam ci klucz do skrzyni z naszymi zapasami. Niech to szlak, walkir tu idzie, zamknij się. Irpen. Irpen, znowu to samo. Kolejna próba ucieczki. Cholera, to już jest co najmniej o jeden raz za dużo. Skoro tak bardzo się nudzisz, że masz tyle czasu na myślenie o pierdołach, to zapieprzaj ostrzyć miecze. Już! To nie moja wina. Powiedzmy, że ci uwierzyłem. Nie jesteś pierwszym, ani pewnie nie ostatnim, którego Irpen próbował namówić do pomocy w ucieczce. Tyle, że jesteś pierwszym, który to przeżył. Ostatni dureń leży przed palisadą, przybity mieczem do ziemi przez krwiopusza. A teraz zejdź mi z oczu, ciesz się życiem, chłopcze. Czemu jesteś taki ponury? Wszędzie tu roi się od orków, dobra. Czyli ty tak naprawdę nie masz nic do powiedzenia. Czy ja mogę na przykład was okraść? Fajnie by było. I się nie... No i super. Wimber, żółwka. Hehe. Dobra. Lecimy do tych łowców orków. A czy łowców orków? Do świątyni śniącego już tak naprawdę. Nerus. Handel. Poszukuję magicznych ksiąg. Masz coś tutaj? Otwieranie zamków. O, światło. Daj mi światło, to mi się przyda. M gwardzisty królewskiego. To już właśnie mu też sprzedałem. A tak poza tym... Spinny jako. Dobra. Dobra, koniec tego. Lecimy wygnać śniącego. Idziemy mu włączyć turbo ssanie. Ja bym po prostu potrzebował teraz taką rzecz jak broń dwuręczna oraz potrzebuję ulumulu. Dobra, zapisujemy i lecimy dalej. Potrzebuję ulumulu. Kąsacz zdech. To mnie cieszy, nikt nie będzie przeszkadzać. Piekielnik gorzkich chleb, mąż chleb. Gros do dół, ta. Wszyscy to oferują mi żelki Haribo. Ucza-cza-cza, mucza-cza-cza. Dobrze, że mam jeszcze jedno orkowe zaklęcie teleportacyjne. Ja bym właśnie chciał może tutaj podejść jeszcze, zanim ja pójdę do świątyni śniącego i ogarnąć tutaj tą jaskinię. Szambo? Zwał jak zwał. Czy oprócz... Ciekawe. Fajnie, jakbyście za mną nie łazili. Bym się bardzo, bardzo, bardzo cieszył. Bo jesteście dla mnie troszeczkę, że tak powiem, upierdliwi. Nie lubię, jak tak za mną łazicie. Mściwa stal. A tu chyba jest szambo i szambo zostanie, co? Ta. Szambo jest i szambo zostanie. Dobra, zapiszę sobie i
wezmę was, ubija, bo mnie denerwujecie troszeczkę. Dziękuję, że umarliście. Mściwa stal, a tam kto jest? Dobra, ktoś kto jest przybity. Okej. No to lecimy dalej. Tup, 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 tup. I ja bym potrzebował... ja bym potrzebował zaklęcie teleportacyjne. Teleport, o, orkowy teleport. Orkowy teleport, super. Dobra. Wyekwipuj mi teraz Uriziela, dziękuję. I lecimy dalej. Kończymy tą produkcję. I przechodzimy też na Morrowinda i nie tylko. Super. Pociemniało. Nie telekineza. Nie to, nie to. Światło. Teleport do magów, światło. Potrzebowałbym jeszcze to. Dobra. Zapisz. I pewnie najlepiej dołem iść. Żeby się specjalnie nie wspinać nigdzie. Co? Polce. O, folce. No ciekawe. Mhm. O kurde, nic nie widzę teraz, nie kontroluję tego. Pum. Hop, hopla, tu. I dalej przed siebie. Śniący, zbudź się. A dobra, tutaj kraty podniosłem wtedy poprzednio. Okej, dobra, zapisz. Ja nie mogę, serio. Dobrze, że to ma tylko 300. Ja cię nie mogę normalnie. Epicka walka. Elf, krasnolud i człowiek. Wrócą razem do labiryntu dawna, żeby pokonać nekromantę, smoka, ożywieńca, czarnoksiężnika. Czy jakoś mu tak było tam? O ja pierniczę. Dziękuję bardzo, że umarłeś. Wygnaniec? A to, dobra. Tutaj też cię fanatyczni. Ja nie mogę, ile wy macie obrony? Dobra, bo to nie ma sensu z taką walką z wami. Dobra, wyekwipujmy sobie może... Dobra, niech on sobie na razie mnie tam bije. Niech sobie na chwilę pobije. Aha. Ja mam troszeczkę tych już obrażeń i to dalej widzę, że oni mają coś chyba nie tak, mi się wydaje. Ale nie wiem, mogę się mylić. Ciekawe, jaką mają obronę przed zwykłymi strzałami. Bo to jest teraz naprawdę dziwne, że oni mają tak wysoką obronę. Nie wierzę, tutaj 1100. O, ja nie mogę. Przed ogniem 105. Przed magią 70, a i tak po 5 zadaje. Ile ja potrzebuję zręczności? 300, żeby się przebijać? Dobrze, że oni mi po 5 zadawają przynajmniej tego. Przecież to jest normalnie aż nie do pomyślenia. Zapisz. Zupa korzenna. Super. Super zupa korzenna. To za daleko. Dobra, Xardas, chodź tu, pogadamy sobie razem. Nie mamy wiele czasu. Oh, słuchaj, nie wierzę. Jak się tu? Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać.
przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Sardas zasypia. Śpiesz się. O. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy. Nie mogę. Z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Muszę se dychnąć. Ty, Xardo, coś jest naprawdę ciul. Tutaj cię śniący pokonuje, a w dwójce wysysasz jego moc. Logika. Logika Xardasa. Logika jest logiczna. Jak szybko kogoś w ciula zrobić? Zaśnij przy nim, a potem wyssaj jego całą mocz. Mocz, kurwa. Dobra. Tup. Okej, hopla. Tu, esencja siły, spoko. Dobra, teraz trzeba wszystko doić. Ło kurde, zwinności, 8. Esencja życia, wyciąg życia, eliksir życia. I to ile? Nieźle. Eliksir ducha. Władzy. Teraz tak naprawdę to niepotrzebne, ale niech będzie. O kurde, 204. Ciekawe, czy ja teraz przebiję kogokolwiek. Czy dalej będę tak ciulatą do nich strzelał. Bo ja nie mogę. Sprawdźmy to. Dalej jest po 5. Naprawdę nie wiem, jaki ja bym mógł musiał mieć. Super! Fajnie, że obrona przed pociskami macie też słabą, tak samo jak przed bronią, a jak Uriziel wejdzie, to zadaje wam 50. No ja za chwilę zesram się chyba. Fajnie, że umarłeś. Dobra, fajnie, biegniemy dalej. Super, brawo! Brawo! Czemu to wszystko jest niezbalansowane? Nie wiem. Hopla. Ja wpadnij mi tam jeszcze. Ja się zastanawiam, jak ten kurde Korkalum tutaj przyłaził. O, fajnie. Już? Dziękuję. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Kto robił te łuki? Jeszcze mi powie, schowaj broń. Jestem mistrzem posługiwaniu się łukiem, a nie mogę zabić takiego ciula na parę strzał. Zajebiście. Super. Fajnie. Kto tworzył tego muda? Niech se, kurde, nie wiem, przyklei coś. Dawaj mi deszcz ognia. Może mi się uda. Hej, ty. Ja... Drepnij se jeszcze do mnie. Nie wierzę, jeszcze tu medytują. Ja pierniczę. Nareszcie, znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. Dobry majonez. Jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany.
Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Ja mam jeszcze sędzi ucho. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący! Idź spać! Budź się! Powiedz mi, że jeszcze tym... Pirokineza, poważnie. Powiedzcie, że... On też po 5? Nie, ja po prostu nie mam pytań, nie? Nie mam po prostu pytań. Czy ja mogę... miecz blizny mam. No właśnie, mógłbym mieczem blizny ich potraktować. O, zdech. O, jak mi przykro. Nie miecz blizny, przecież mam ten. Ostrze chwały. No nie, no ma 105 jeszcze obrony przed tym. Ja cię nie mogę, to ja ile ja bym potrzebował tutaj siły i wszystkiego. No ma 1005, zajebiście. Jak ich w ogóle pokonać? I co, ja mam tak po kolei każdego wywabiać, tak? Zajebiście. Moment. Śmierć ożywieńcom, kula ognia. Ognisty pocisk. Ognista burza. Serio? Tacy mocni? Posrało ich? Ja w to nie wierzę. Po prostu co tu się wyprawia? Daj no mi jeszcze raz, może deszcz ognia wezmę, ogarnę. Wyczaruję wam tu zajebiste fajerwerki. I zginę. Tego nie próbuj. Pożyczę sobie trochę twojej rudy. Are you fucking kidding me? Co tu się odwala? Nie wierzę w to. Co tu jest? A ile Uryzielem bym mu zadawał? Chwila, miecz blizny. Ja nie mogę tu... Jak ja się mam was pozbyć, Uryziel? Czekajcie, ale ja mam takie pytanie, nie? Moment. Czy wy możecie go na przykład... Nie możecie. O, super. Nie wierzę w to. Dobra, smolę tych kulików jednych. No nie, no, trzeba się inaczej z wami pozbyć. Serio, ty będziesz za mną biegł? Hopla. Latać będziesz za mną? Bo ja nie mogę. Kto to wymyślił? Zajebiście niezbalansowane. Bardzo niezbalansowane.
Nie wiem, mam coś tutaj jeszcze, co mogę ich po prostu, nie wiem, śmierć ożywieńcom, uderzenie burzy. Wyzwanie demona. Daj mi tego demona, niech się napieprza ze wszystkimi. Przywołam go, będzie mi jakokolwiek tankować tutaj. Super. Serio? Zapisz. No nie gadajcie, że mi... Ja cię nie mogę. Co jest grane? Powiedzcie, że ja jeszcze nie mogę tego jeszcze przebić ostatniego serca, to będzie zajebiście. I zaś muszę lecieć tam, iść i normalnie się tutaj z nimi się prać na tym pieroństwie. Bo ktoś nie potrafi po prostu niczego dobrze zbalansować. Ja nienawidzę czegoś takiego. Ognista burza. O kurwa. Super. Ognisty pocisk. Nie. Światło, nie. Fala płomieni, dawaj. O, super! Używasz zwykłych strzał. Tu ma 1000, tam ma 1000 i... O, jak mi przykro, żeś spot. Czy ja mogę przebić tą ostatnie serce, proszę? Ten się kuźwa dalej tu będzie modlić, co za menda. Dobra, coś jest nie tak. Jakieś jedno serce ominąłem. Jaś, tu muszę iść. Żeby on się mógł łaskawie... zablokować i ja go bym mógł ostrzelać. Ile ja będę musiał tych strzał zmarnować? Trochę wciuli i... trochę. Dobrze, on chyba ma tylko 400 punktów życia. To jest tak, to jest... i tak dla mnie dziwne, głupie i niezrozumiałe, że ja mając łuk, mając tak wysokie obrażenia, zadaję demonom po 5. Kiedyś go zabijesz. Zabijesz go. Dziękuję, żeś umarł. Twój kolega gdzieś się tam na dole smaży. O, ja cię nie mogę. Jeszcze mi powie, czym? Niczym, kurna. Czym? 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 No jak to czym? Niczym. Mam jeszcze jego zabić, tak? Aha. Super. Zajebiście. Nie mogę ukończyć modyfikacji, bo... szalony Korkalum żyje. Nie do niego, kurna chata! Oni mają tak wysoką obronę, że to jest masakra. Nie wiem, zleć se czy coś. Dziękuję, właśnie o to chodziło. Ja cię nie mogę.
Ja pierniczę.